Znajdź pierwsze cztery niezerowe wyrazy rozwinięcia w szereg wokół x0 równego 0 funkcji arcus tangens 2x. Dobrze, czyli tak, mamy niezerowe wyrazy znaleźć, to jest ważne. To mamy środek tutaj i funkcję. No więc jeżeli ktoś pamięta wzór Taylora, no to pewnie chodzi o to, prawda, żeby mamy, jeżeli funkcja rozwija się w szereg, no to to jest jej szereg Taylora w zerze, czyli szereg Maclaurena czasem się go nazywa, czyli musimy policzyć pochodne w zerze, no i mamy ten wzór Taylora. Teraz tu jest jeszcze reszta. Teraz w pewnych warunkach, które są spełnione przy funkcji arcus tangens x, ta reszta dąży do zera, no i ta funkcja się rozwija w szereg potęgowy, zbieżny w pewnym przedziale wokół zera. No dobrze, czyli pewnie trzeba policzyć te pochodne, podstawić, prawda, pierwsze cztery niezerowe, czyli pierwsze cztery niezerowe wyrazy, no cztery pochodne policzyć, no i dobrze. No dobrze, spróbujmy zacząć tak robić, znaczy ja już tu zacząłem tę pracę, czyli tak, to jest funkcja, pochodna arcus tangensa to jest 1 przez 1 plus x kwadrat, wobec tego pochodna naszej funkcji to jest 2, jest pochodna wewnętrzna, przez 1 plus 4x kwadrat. Tak, dobrze, to jest f', no w zerze jest 2. Bardzo dobrze. Druga pochodna to jest minus 16x tutaj przez 1 plus 4x kwadrat do kwadratu. Ona w zerze jest 0. Aha, czyli jak mamy znaleźć pierwsze 4 niezerowe wyrazy, to pewnie już musimy liczyć pochodne, ponieważ wartość funkcji w zerze jest 0, czyli pewnie trzeba będzie ze 6 pochodnych policzyć. No to przystępujemy do pracy dalej. Trzecia pochodna, no ona zaczyna wyglądać dosyć nieprzyjemnie, w zerze jest różna od zera. No czwarta pochodna okaże się, że w zerze jest 0. No i w ogóle ona wygląda już dosyć nieprzyjemnie. Wobec tego ja przerwałem to liczenie tutaj, żeby pokazać, że to jest dosyć żmudna praca i że właściwie jest lepszy sposób. I chciałbym pokazać teraz, jak ten lepszy sposób wygląda, który no, jest rachunkowo dużo prostszy, znaczy nie naraża nas na tyle błędów, no bo tutaj jak będziemy to różniczkować, to pomijając to, że to trzeba całkiem dużo tych pochodnych policzyć, no to tutaj dosyć skomplikowane wyrażenia się pojawiają i wobec tego łatwo się jest pomylić. Więc jest sprytniejszy sposób i teraz chciałem zaprezentować ten sprytniejszy sposób na znalezienie tych pierwszych czterech niezerowych, a właściwie całego rozwinięcia tej funkcji w szereg, dlatego że dosyć łatwo będzie to, co zrobimy, ciągnąć dalej, tak? Czyli znaleźć wszystkie wzór na właściwie wszystkie wyrazy rozwinięcia. Dobrze, zacznijmy jednak od tej pochodnej. Napiszę pochodną, wzór na pochodną. Że to było 2 przez 1 plus 4x kwadrat. No dobrze, więc pomysł polega na tym, że my w gruncie rzeczy znajdziemy rozwinięcie tej funkcji pochodnej, może nazwę tą funkcją h, czyli h od y, może od x, niech się nazywa h od x też. H od x to jest 2 przez 1 plus 4x kwadrat. I my rozwiniemy w szereg tę funkcję, a następnie scałkujemy wyraz po wyrazie ten szereg. No ktoś może powiedzieć, no jaki z tego zysk, bo przecież i tak pochodne funkcji h to są i tak pochodne arcus tangensa, więc natychmiast wpadamy w ten sam problem. No i to jest prawda, ale teraz przychodzi kluczowe spostrzeżenie, które mówi, że zamiast rozwijać funkcję h, możemy rozwinąć funkcję nieco prostszą, jak zobaczymy bardzo prostą do rozwinięcia, a następnie podstawić w tamto rozwinięcie pewien argument. Jak to zrobić? Mianowicie zobaczmy taką funkcję g od, może nazwę argument y, to jest 2 przez 1 plus y. Teraz jaki jest związek funkcji h z funkcją g? No bardzo łatwy, mianowicie h od x. No to widać, że to jest g, prawda? Ale w miejsce argumentów funkcji g trzeba podstawić 4x kwadrat. Teraz popatrzmy, jak rozwinąć funkcję g? No to zobaczmy. Napiszmy g od y to jest 2 razy 1 plus y do minus 1. Jak jest g'? Ile jest g' od y? No to jest 2 razy minus 1 razy 1 plus y do minus 2.
No, łatwo. Jaka jest druga pochodna Y? No to jest 2 razy minus 1 razy minus 2 razy 1 plus Y do minus 3. Jaka jest czwarta pochodna Y? Trzecia. No to jest 2 razy minus 1 razy minus 2 razy minus 3 razy 1 plus Y do minus 4. No dobrze, to co? To chyba już każdy widzi, że n-ta pochodna y, że n-ta pochodna funkcji g, to co? To będzie ta dwójka tutaj. No ta dwójka pochodzi stąd, że tu jest ta dwójka, więc ona będzie mnożyła wszystkie pochodne, a potem jest ten wzór, prawda? Minus 1 razy minus 2 razy minus 3 razy aż do minus n i razy 1 plus y do potęgi minus, widać, że to jest n plus 1. Prawda? Możemy to zapisać jeszcze troszeczkę inaczej, mianowicie te minus jedynki, prawda, bo to będzie minus 1, mogę wyłączyć z każdego z tych czynników, to mam n czynników, czyli jest minus 1 do n tej. I potem jest iloczyn liczb od 1 do n, czyli n silnia. No i 1 plus y do potęgi minus n plus 1. No dobrze, we wzorze Taylora pojawiają się pochodne funkcji w zerze. To ile jest n-ta pochodna funkcji y w zerze? No to wyrażenie w zerze to jest 1, prawda? Bo to jest 1 do jakiejś potęgi. Czyli to jest 2 razy minus 1 do n tej razy n silnia. No i teraz możemy przystąpić do wypisania rozwinięcia funkcji g. Czyli g od zera, czyli 2, plus g' od zera, czyli 2 razy minus 1, razy 1 silnia, to może nie będę pisał, razy y, plus g bis od zera, g bis od zera, czyli to jest 2 razy minus 1 do kwadratu, razy 2 silnia, razy y kwadrat przez 2 silnia, plus trzecia pochodna, czyli 2 razy minus 1 do trzeciej, 3 silnia, y do trzeciej przez 3 silnia, plus i tak dalej. No to ja tą dwójkę może wyłączę i widać, że co, że znaki mamy na przemian, tu nam się skraca. Czyli to jest tak, 1 minus y plus y kwadrat minus y do trzeciej plus y do czwartej i tak dalej. Minus y do piątej plus. No, to powinno coś Wam przypominać. Wróćmy do funkcji g. Mianowicie, no, co to jest 1 przez 1 plus y? Jeżeli pamiętamy o szeregu geometrycznym, to wiemy, że szereg geometryczny 1 plus q kwadrat plus q do n tej, nieskończony szereg geometryczny, znamy wzór na jego sumę. To jest 1 przez 1 minus q. I tu jest, on jest zbieżny dla modułu q mniejszego od 1. No a tu jest plus, czyli zamiast q mamy minus q, czyli to jest 1 minus y plus y kwadrat minus y do trzeciej i tak dalej. No więc właściwie tę część rachunków moglibyśmy pominąć, korzystając z tej obserwacji. No ale ja tutaj policzyłem, bo nawet gdybyśmy o tym zapomnieli, to i tak są to dosyć proste rachunki. Czyli mamy rozwinięcie funkcji g, no to teraz możemy rozwinąć naszą funkcję h. Czyli liczymy h od t, może nazwę tę zmienną t, czyli to jest g od 4t kwadrat, przypominam. Czyli, no i teraz mamy wzór na g, czyli to jest 2 razy 1 minus 4t kwadrat plus 4t kwadrat do kwadratu minus 4t kwadrat do trzeciej plus i tak dalej. Chodziło nam o 4 niezerowe rozwinięcia, no to wystarczy nam 4 wyrazy tu wypisać. Czyli co? To jest 2 minus 8t kwadrat
plus 32 t do czwartej i minus 2 razy 128 t do szóstej. No dobrze, to jest h od t. H od t jest pochodną arcus tangensa. Czyli co? Czyli możemy napisać, że arcus tangens, może wróćmy do białego koloru teraz już, prawda? Możemy napisać następujący wzór. No, arcus tangens, no, funkcja 2x to jest całka ze swojej pochodnej, ponieważ arcus tangens wrze, że jest 0, to jest całka od 0 do x, no, ze swojej pochodnej, czyli d po dt, arcus tangens 2t. No i całkujemy po dt. No dobrze, ale to jest h od t. Czyli to jest całka od 0 do x z 2 minus 8t kwadrat plus 32t do czwartej minus 128t do szóstej i tak dalej. Plus następne wyrazy. No i teraz, prawda, no, istnieją odpowiednie twierdzenia, o których jest w innych filmach, no ale też możemy tak sądzić, że właściwie tutaj są te, pomijając te wyrazy wyższego rzędu, możemy to scałkować tak po kolei, wyraz po wyrazie. No i co? Całka z funkcji stałej to będzie 2t w granicach od 0 do x, może napiszę po kolei, 2t w granicach od 0 do x, minus 8, potem jest t do trzeciej przez 3, całka z t kwadrat od 0 do x, potem jest 32 t do piątej przez 5 od 0 do x i potem jest minus 128 t do siódmej przez 7 od 0 do x. Plus, no i ostatecznie otrzymujemy tak, 2x minus 8 trzecich x do trzeciej plus 32 piąte x do piątej i minus 128 siódmych x do siódmej plus i tak dalej. Tak, wobec tego mamy tutaj rozwinięcie, no, z dokładnością do pierwsze cztery niezerowe wyrazy funkcji arcus tangens 2x, czyli arcus tangens 2x, no z dokładnością właśnie do wyrazów rzędu tam dziewiątej, x do dziewiątej to będzie 2x minus 8 trzecich x do trzeciej plus 32 piąte x do piątej minus 128 przez 7 x do siódmej plus i tak. Otóż, ponieważ tu się pojawia, kończy się na x do siódmej, to oznacza, że my tutaj musielibyśmy doliczyć 7 pochodnych. Pochodne do rzędu 7, prawda? Do rzędu 7, no, już trzeci rząd jest dosyć skomplikowany, czyli czwarty, prawda, ponieważ tu są same nieparzyste, ponieważ funkcja jest nieparzysta, wobec tego w rozwinięciu muszą być same nieparzyste potęgi, czyli parzyste potęgi w zerze, parzyste pochodne w zerze są 0, czyli musielibyśmy policzyć aż pochodną rzędu 7. Więc można sobie wyobrazić, że to wyrażenie wyglądałoby bardzo, bardzo skomplikowanie, no i po drodze jest wiele okazji do popełnienia błędów. A zrobienie tego w ten sposób, właśnie ta kluczowa obserwacja, że zamiast rozwijać taką funkcję, mogę rozwijać dużo prostszą funkcję, a potem podstawić inny argument w rozwinięciu, prowadzi do tego, że rachunki stają się dużo prostsze, no plus ta obserwacja, że to jest w gruncie rzeczy suma szeregu geometrycznego, ale nawet gdybyśmy tego nie zauważyli, to jednak rozwinięcie funkcji g od y jest bardzo proste, te pochodne się liczą bardzo szybko.